Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym wyborze Turoka. Wybór tej bitwy jest dosyć ciekawy, ponieważ przed chwilą byłem na spacerze z psem, spojrzałem sobie, jakie tam nowe maile doszły. Zobaczyłem na maila od kolegi Dortmund 1011 i w temacie wpisał czołg oraz ilość zrobionych uszkodzeń. Wynik mnie tak po prostu wbił w fotel, że postanowiłem wrócić ze spaceru i od razu obejrzeć tam powtórkę, mimo że maili nieprzeczytanych mam masę. No to jak wiecie, IS-8 jest czołgiem, który ja bardzo lubię i który jest czołgiem niedocenianym. Dlatego taki wynik na tym czołgu jest, to jest po prostu coś, co musiałem od razu obejrzeć i zobaczymy sobie, co kolega Dortmund będzie wyczyniał. Powiem szczerze, pierwszy raz chyba w tej serii nie widzę powtórki przed komentarzem, także mam nadzieję, że nic tutaj się nie wydarzy takiego, co by ją mogło zdyskwalifikować. Natomiast liczę na to, że bitwa będzie bardzo dobra, a wynik osiągnięty po prostu zwala z nóg przynajmniej mnie. Mam nadzieję, że Was również. Elhalów 48%, bardzo dobre losowanie. Dortmund jest na topie wraz z trzema innymi dziewiątkami po przeciwnej stronie. Również podobny układ sił, czyli IS-8, VK, WZ jak Tiger, u nas 2 TDK-i, 2 IS-8. Także matchmaking całkiem niezły mamy. Po jednej arcie trzeba będzie na to uważać. Dojazd w pozycję taką fajną, medową. Jeśli czołgi dalej raszują, można darmowo strzelić jedną pestkę. Dobry początek, dobry wybór. Jak wiecie, IS-8 to jest czołg, który przez jednych jest nienawidzony, przez drugi uwielbiany. Ja go naprawdę ubóstwiam. Jest fałeczka, niestety nie udało się strzelić, poszło w bok pod sporym kątem. Fałka na szczęście też nie trafiła. Tutaj na Elhalufie jest potężna mordownia. Piękny strzał w kółko, bardzo ładny. Reload jest na tyle oczywiście długi, że powinno się nie udać zgęsić. Fałka dosyć długo się naprawiała. Dobry kolejny strzał, mamy 880 obrażeń. Tutaj kolega ma, z tego co patrzę, jedną odznakę biegłości na lufie, także troszkę tym czołgiem pogrywa. Nie wiem, czy jest to czołg przejściowy do IS-7, czy bardziej traktowany tak jak ja, czyli jako fan tank. Może dowiemy się tego z komentarzy, ale na razie obserwujemy pojedynek na mordowni na Elhalufie. Teraz wyjazd na auto-aimie. 487, 1000, prawie 800 mamy obrażeń. 0,1. Teraz wyjeżdżają na nas tutaj dwa czołgi, także trzeba będzie bardzo się pilnować. IS-8 tak naprawdę zawsze jest groźnym przeciwnikiem, ponieważ jego penetracja jest w stanie przebić każdy praktycznie czołg 9 czy 10 tieru. 0,2. Także bitwa jak na razie nie układa się po naszej myśli. Są oczywiście komentarze, że IS-8 nie ma pancerza, że jest to takie nie wiadomo co. Natomiast według mnie pancerz ma bardzo dobry. Przymierzenie w Tygrysa drugiego miał stokową wieżę, także można było śmiało walić w każde praktycznie miejsce, na pewno by weszło. Także Tygrys tutaj żadnej przeszkody nie stanowi. Nie ma co nawet się bawić weak spoty, tylko wystarczy nie trafić w jarzmo i powinno praktycznie za każdym razem wchodzić. Strzał jednak dobrze mierzony, z 2700 obrażeń, także mamy taki dobry, przyzwoity wynik jak do tej pory. Teraz pocisk zaginął, jeszcze pojawił się lew w międzyczasie, którego też ten pocisk ominął, także chyba tutaj jego torem kierował Magneto. Mamy Tygryska. Tutaj Dortmund celuje bardzo skrupulatnie po włazie. Przekroczone 3000. Kawo trójka. O tyle jest to fajne oczywiście losowanie, że wszystkie te czołgi, nie ma żadnych problemów z ich przebiciem. Plus przeciwnicy jak na razie nie popisują się kompletnie umiejętnościami, ale nie ma to większego znaczenia. Dortmund wykorzystuje swoje szanse, jeśli czołg wyjeżdża, przecież wiadomo, trzeba w niego strzelać. I mamy już 4200 obrażeń, czyli jakby ta bitwa się skończyła, to można by uznać, że to jest naprawdę bardzo przyzwoita bitwa.
Nie ma wstydu bez względu na wynik. A teraz fałeczka niestety nam oddaje zabity kierowca. Lew. Dwa przyjęte strzały. WZ na plecach. 4, prawie 700. Wykończenie teraz fałki po wieży, bardzo ładnie. Prawie 5000 obrażeń. Czyli w tym momencie jest to bitwa naprawdę już solidna. 5000 zawsze to jest mile widziane. Teraz wyjeżdża WZ. Zebrała od nas również. Mamy 5500. Plus jeszcze się dingnęła. Tutaj kolega sporo jeździ na autoimie. Nie wiem, czy to jest najlepsze. Ja jednak tego autoima nie polecam. No ale jeśli komuś to podoba, no to oczywiście jego wybór. 5600, czyli wynik już tutaj oscyluje około 6000, a to jest zawsze już bardzo solidny wynik. Strzelaj, strzelaj, byle nie w jarzmo na pewno wejdzie. 7-5, akurat weszło po jarzmie. Przeciwnicy tej mocno tej mordowni nie pokazują nic wielkiego oczywiście. Natomiast ja tą bitwę bardziej chcę podkazać pod kątem, do czego jest zdolny IS-8, który jest uważany za czołg słaby. Przekroczone 6000, czyli naprawdę bardzo fajny wynik, który tak naprawdę każdym czołgiem nie robi się od tak za każdym razem. 6500, jeszcze lepiej. Praktycznie 6000 to już jest naprawdę bardzo przyjemny wynik. 9700, czyli jeszcze bitwa troszkę nam potrwa, mamy już 6500 obrażeń. Lekkie problemy z opuszczaniem działa, jak Tiger nie patrzy, tutaj kupa czasu na przymierzenie, prawie 7000 obrażeń, czyli wynik naprawdę bardzo dobry. Jak Tiger chyba jest na awku, bądź nie wiadomo w co celuje. Zaraz zobaczymy dokładniej, czy go wywaliło z gry, czy też nie. Chyba tak, chyba jest to po prostu awk. Mamy 7500 obrażeń, 10 do 7. Tutaj oczywiście drużyna powinna wyjechać i sobie tego jak Tigera skończyć. Nie ma chętnych, więc nasz bohater korzysta. 7800 obrażeń. Czyli możemy założyć, że około 1000 obrażeń jest zrobione na awku. Ok, weźmiemy to pod uwagę przy wynikach końcowych. Odejmiemy sobie ten 1000 i powiedzmy, skomentujemy tylko ten wynik, który jest robiony bez tego 1000 i wówczas ocenicie, czy jest to robione na awkach, czy nie. Czyli 1000 odejmujemy, oczywiście tak dla żartów, wynik oczywiście się liczy, ale żeby nie było, że wynik będzie wyśmienity nawet bez tego awka, no to sobie tak powiedzmy policzymy bez tego. 12,8. Przekroczone 8000, czyli wynik świetny, rewelacyjny, tak naprawdę na każdym czołgu. Mamy teraz Borsuka, to już nie jest awk. Załadowany HEK wcześniej, czyli bardzo dobra decyzja, weszło ponad 550 i mamy prawie 8700 obrażeń, co już jest wynikiem naprawdę rewelacyjnym. A jeszcze bitwa trwa, czyli kolega jedzie. Jeszcze mamy Tygrysa P oraz GW Panterę. Skończyły już dawno się pociski zwykłe. Mamy tylko hity i odłamkowo burzące. Załadowany hit. Tutaj kolega naprawdę nieźle postrzelał. Tygrys P. Oczywiście penetracja jest ogromna, także wystarczy trafić w obrys. Prawie 9000 obrażeń Nisem 8. Wynik rewelacyjny. Jeśli byśmy chcieli polemizować, że było to na awku, no to policzmy sobie, że jest 8000, co również jest wynikiem absolutnie świetnym. I jeszcze mamy Artę, czyli jeszcze możemy ten wynik poprawić. Powiem wam szczerze, chyba lepszego wyniku na ISie 8 do tej pory nie widziałem. Być może na VOT Replays są jakieś wyniki, ja oczywiście VOT Replays nie za bardzo śledzę, natomiast z tych, które mi przesłaliście, to chyba lepszego nie było. Arta tylko za 240, ponieważ było to z HEK-a. Myślał tutaj kolega, że wejdzie za więcej. Może jeszcze uda się tą artę złapać. I jeszcze na pewno ładuje, także trzeba szybko dojechać, skorzystać z swojej okazji. Tak jest, wykończony 15-9. Obejrzyjmy sobie wyniki
końcowe, a te prezentują się następująco. Za tą bitwą oczywiście wpada odznaka mistrzowska, odznaka biegłości drugiej klasy, specjalista oraz duży kaliber. Obrażenia, które zadał Dortmund, to 9746 i 1820 czystego expo. Także wynik naprawdę przekosmiczny, rewelacyjny. Absolutnie lepszego nie widziałem na ISie 8. Tak jak mówię, jeśli byśmy odliczyli nawet ten 1000 na AFK-u, to byłoby to 8700 obrażeń, co również jest wynikiem fenomenalnym, a prawie 10 tysięcy obrażeń na ISie 8 to jest po prostu kosmos. Także wielkie gratulacje. Mam nadzieję, że przekonaliście się, do czego jest zdolny IS 8 i jak masakryczne jest jego dział. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.